No to ruszamy z kolejnym podsumowaniem ostatnich miesięcy. Tak jak poprzednio, zaczniemy od tytułów, od których nie mogliśmy się wszyscy odkleić, a potem przejdziemy do tych, które naprawdę warto nadrobić. Na początek, tytuły, w których się zakochaliśmy. Numer 1 – Furiosa. To, że lubimy filmy o chuliganach i zakazanej miłości, to wiemy, ale że nasze gusta podziela cały świat, było zaskoczeniem. W sumie, na oglądanie Furiozy podczas pierwszego tygodnia poświęciliśmy 24 miliony godzin. Serio, ktoś to policzył. To są rzeczy na ziemi, o których się nawet naszym filozofom nie śniło. Mateusz Damiński zasłużył na duże wow, a grany przez niego Golden dostał tytuł memicznego księcia. Osobom wrażliwym na widok krwi radzimy oglądać przez palce. Numer 2 – Heartstopper. Serial stworzony na podstawie popularnego webtoona. O przyjaźni, o relacjach, o odkrywaniu siebie. Na pewno sprawi, że się uśmiechniesz, a może nawet trochę rozkleisz? Numer 3 – Wikingowie Valhalla. Podboje mają we krwi, więc szybko zajęli miejsce w naszym sercu. To spin-off popularnego serialu Wikingowie, ale akcja toczy się 100 lat później z nową obsadą i nie trzeba znać oryginału. Śledzimy legendarne przygody słynnych Wikingów, czyli Leifa Erikssona, jego zawziętej siostry Freydis Eriksdotter i tego, jak mu tam było? I'm Harald Sigurdsson. Prince Harald Sigurdsson. I'm Harald Sigurdsson. Harald Sigurdsson. I'm Harald Sigurdsson. Harald Sigurdsson. And Harald Sigurdsson. Możecie być pewni, że Harald i spółka powrócą. Drugi sezon zobaczymy już w przyszłym roku. Numer 4 to Oszust z Tindera. Film o randkowaniu, który wbił nas w kanapę i zostawił z miną w stylu... Co tu się właśnie wydarzyło? Historia, mimo że nieprawdopodobna, oparta jest na faktach, więc do czerwonych flag znajomości online dopiszcie koniecznie... Nazywa siebie księciem. Just a piece of shit. Numer 5. Kim jest Anna? Ledwo zdążyliśmy ochłonąć po oszuście z Tindera, to pojawiła się Anna. To serial inspirowany prawdziwą historią oszustki Anny Delvey, która wykiwała elity Nowego Jorku. Więcej nie zdradzamy. Musicie sami zobaczyć, jak to się kończy. W głównej roli wspaniała Julia Garner, którą dobrze znaliśmy z Ozark. Ale tutaj pokazała się od zupełnie nowej strony. A teraz tytuły, które mogliście pominąć. Numer 1 Metal Lords. Heavy metal? Niektórzy początkowo bali się cringe'u, ale film pozytywnie zaskoczył was dobrym humorem i muzyką. To przyjemna komedia o nastolatkach i... muzyce metalowej! Nie tylko dla nastolatków i fanów dźwięków rodem. Ale uwaga, podobno Metal Lords potrafi przywalić znienacka. I nawet jeżeli nie robiliście tego wcześniej, to możecie skończyć słuchając metalu! Numer 2. Między życiem a śmiercią. Czyli takie młodsze Uwierz w ducha. Z Joey King, aktorką znaną nam z The Kissing Booth w roli głównej. Będzie bardzo wakacyjnie, uroczo i romantycznie, ale sam tytuł wskazuje, że nie lekko. I lepiej przygotować zapas chusteczek. Kolejny tytuł to numer 3. Archiwum 81. W skrócie... archiwista ratujący zniszczone kasety wideo zostaje wciągnięty w mroczną tajemnicę, w którą zamieszana jest demoniczna sekta. Odcinki polecamy tym, którzy tęsknią za Dark. 3, a czasem 4 osie czasu, zagadka zaginięcia i psychodeliczna muzyka. Wszystko znajdziecie w hotelu Wiser. Numer 4. All of Us Are Dead. Po seansie tego serialu powiedzenie "czuję się jak zombie" nabiera innego znaczenia. Choć akcja tej apokalipsy dzieje się w szkole, nie jest powiedziane, że to serial tylko dla uczniów. Zdania są podzielone, czy ta koreańska drama jest bardziej straszna, czy smutna. Dla nas po prostu strasznie smutna. Mocne uderzenie i dobre kino. I na koniec numer 5 – Bańka. Czyli Judd Apatow i jego najnowsza komedia o kręceniu filmu w dobie pandemii. Masa znanych nazwisk, i jeszcze więcej absurdalnych sytuacji. Chociaż niektóre wyglądały dość znajomo. Idealna pozycja na luźny, niewymagający wieczór. I na koniec specjalne wyróżnienie, które tym razem trafia do
seriali kostiumowych, na które mieliście ostatnio wyjątkowy apetyt. Po drugim sezonie Bridgertonów wpadliśmy w ten klimat i już tak zostało na naszym top 10. Bo na dokładkę poszła królewska trylogia seriali, które można oglądać osobno, ale najlepiej w tej kolejności. Biała Królowa, Biała Księżniczka i Hiszpańska Księżniczka.